Celebryci różnie podchodzą do tematu polityki, jedni się nią zajmują, inni nie. Inni mówią o tym otwarcie, inni wolą jednak to trochę ukryć. Dziś opowiem o 10 celebrytach, którzy nie kryją się ze swoimi poglądami politycznymi i opowiem komu kibicują na arenie politycznej oraz jakie są ich poglądy. Clint Eastwood, amerykański aktor, reżyser, producent, kompozytor, ikona twardzieli w kinie, odznaczony narodowym medalem sztuki, wielokrotny zdobywca najważniejszych nagród filmowych, Oscarów i złotych globów, a także palmy palm. Jego poglądy są bardzo mieszane, ponieważ nie jest ani za prawą, ani za lewą stroną, po prostu jest z sobą. Z jednej strony jest wielkim fanem Donalda Trumpa, jak sam powiedział, nie liże nikomu tyłka i nie jest bojaźliwą ciotą. Eastwood, wbrew temu, jak postrzegają go amerykańscy konserwatyści, nie jest i nigdy nie był typowym republikaninem. Ponieważ z drugiej strony, jako jeden z niewielu znanych przeciwników prezydenta Baracka Obamy, oficjalnie poparł małżeństwa homoseksualne. Mimo wszystko, najbardziej mi się podoba, jak chwalił Trumpa. Za niezważanie na polityczną poprawność i dystansowanie się do pokolenia mięczaków i ciot. Warto też wspomnieć o religii. Jim Carrey, amerykański aktor i komik zamieścił na Twitterze grafikę, na której przedstawiony jest karykaturalnie prezydent USA Donald Trump ubrany w strój rzymskiego legionisty, który z zaciętym wyrazem twarzy wbija gwóźdź w dłoń krzyżowanego. Do tego Jim Carrey napisał, chrześcijaństwo w stylu Trumpa, Jezus był przegrywem, nieudolnym cieślą, jest zbawicielem dlatego, że został ukrzyżowany, lubił ludzi, którzy nie byli ukrzyżowani. Clint Eastwood skomentował to wprost, Jezus przebaczy ci twoją nienawiść, Jim, ale ja nie. Mam nadzieję, że zachłyśniesz się połową fortuny, którą przez lata otrzymywałeś od republikanów. Chuck Norris, kolejny wielki twardziel współczesności. Chuck Norris to nie tylko legendarny aktor znany z serialu Strażnik Teksasu, ale także komentator polityczny sympatyzujący z amerykańską prawicą. Ludzie, którzy negatywnie postrzegają Trumpa, będą zaskoczeni, gdy on zostanie prezydentem. Wierzę, że Trump wprowadzi korzystne zmiany dla tych osób, które potrzebują ich najbardziej, zadeklarował aktor. Od dawna jest on kojarzony z prawicową częścią społeczeństwa, czyli jak widać, południowe zapędy Norisa to nie tylko serialowa rola. Katarzyna Łaniewska, polski akcent. Bardzo znana aktorka, która wyróżnia się na tle swoich znajomych z zawodu. Dlaczego? Większość polskich celebrytów jest lewicowa. No i nic dziwnego, w końcu to lewicowe stacje płacą najlepiej. Pani Katarzyna zaś popiera Pis, kiedy aktorka w 2010 roku zaczęła bronić Radia Maryja, została zwolniona z prowadzenia programu Ziarno, a chwilę później zaczęto wywierać nacisk na producentów serialu Plewania, aby aktorkę zwolnić. Owa pani mówi także, że aktorzy traktują ją jak trendowatą. Łaniewska, która sama startowała w wyborach parlamentarnych z ramienia PiS, stwierdziła także, że to rządząca Platforma Obywatelska w czasie tego wywiadu ponosi odpowiedzialność za katastrofę smoleńską. Jak widzicie, dość niecodzienne poglądy, jeśli chodzi o polski show biznes. Bruce Willis. Jak wspominałem, zdecydowana większość aktorów w Hollywood popiera Clinton, więc prawicowy to prawdziwy wyjątek. Okazuje się, że aktor, często wcielający się w rolę twardziela, ma poglądy inne niż większość osób z jego branży. Na pytanie dotyczące oceny prezydenta Donalda Trumpa, Willis odpowiedział tak: Uważam, że świetnie sobie radzi. Może zostać najlepszym amerykańskim prezydentem w historii. Mówił o tym zupełnie serio. Trump zawsze był zwycięzcą, i nie mogę sobie Wyobrazić lepszej osoby, która mogłaby prowadzić Amerykę. Trump ma mentalność zwycięzcy i wierzę, że każdy Amerykanin może się z nim identyfikować. On jest facetem, którego teraz potrzebujemy i myślę, że wszyscy powinni go wspierać. Również, jak podkreślił, jest zaniepokojony tym, że wielu jego kolegów poświęca dużo energii na krytykowanie Trumpa. Hulk Hogan, pan który jest ikoną Ameryki i jednym z najbardziej rozpoznawalnych aktorów, został oskarżony o rasizm, co w połączeniu z popieraniem Trumpa daje dość wybuchową mieszankę. Największa gwiazda wrestlingu i człowiek, który wypromował federację WWE, został dzisiaj wymazany z jej pamięci. Rozwiązano z nim kontrakt dyscyplinarnie usunięto z Hall of Fame, wycofano wszystkie gadżety z jego nazwiskiem ze sklepów i wymazano każdą zmiankę na stronie. Wypowiedzi Hogana pojawiły się na sekstaśmie, którą ujawnił plotkarski portal. Legenda wrestlingu określiła czarnoskórego chłopaka swojej córki Bruki mianem Czarnucha. Przekonywał, że nie chce nikogo urazić, po prostu było mu przykro, że jego córce się nie układa. No ale co zrobić, wiecie jaka jest lewica. Sylwester Stallone, swego czasu amerykańskie media podniosły temat ewentualnej nominacji Stalona do administracji nowego prezydenta Donalda Trumpa. Sylvester Stallone, aktor znany z roli Rockiego czy Rambo, miałby zajmować się kwestiami sztuki i kultury. Stallon publicznie wyrażał swoje poparcie dla kandydatury Trumpa, Podczas niedawnej kampanii prezydenckiej. Od dawna Trump i Stalon są w bardzo ciepłych stosunkach oraz mówi się, że Stalon chciałby iść w ślady swojego twardego kumpla Schwarzeneggera i zająć się polityką. Prawicową oczywiście. Marilyn Monroe, gwiazda filmowa ikona kultury popularnej. Kto jej nie zna, no każdy zna. Otóż aktorka była inwigilowana przez FBI, biuro udostępniło dokumentację, z której wynika, że Marilyn Monroe pozostawała w kręgu zainteresowania śledczych ponieważ pewien informator twierdził, że w firmie aktorki aż roi się od komunistów. W ujawnionych materiałach pojawia się również relacje z podróży Marilyn Monroe do Meksyku, gdzie spotkała się z Frederickem Vanderbiltem Fieldem, lewicowym politykiem amerykańskim mieszkającym poza krajem. Prowadzone przez 7 lat śledztwo, zamknięte na krótko przed śmiercią aktorki, nie przyniosło rezultatów. W teczce Merlin Monroe napisano, że wprawdzie ma ona silnie lewicowe poglądy, ale jej przynależność do partii komunistycznej nie została dowiedziona. Nie potwierdzono również, że komuniści wykorzystywali aktorkę do realizacji swoich celów w USA. Mimo wszystko związek Merlin Monroe, ponoć komunistki, z prezydentem Kennedym był dość groźny, prawda? Diego Maradona, czyli Bóg Piłki Nożnej, jedna z największych ikon w historii, jest silnym zwolennikiem polityki lewicowej. Wielokrotnie udzielał poparcia południowoamerykańskim politykom, m.in. Fidelowi Castro czy też Hugo Chavezowi. W jednym z wywiadów przyznał, że nienawidzi wszystkiego co amerykańskie, wraża podziw wobec rewolucjonisty Che, na ramieniu posiada nawet tatuaż z jego wizerunkiem. Maradona spotkał się nawet z Fidelem Castro i kubański wódz pytał piłkarza jak to jest grać w piłkę, jak najlepiej strzelać karne no i jak najlepiej je bronić. Nawet Castro podarował Maradonie swoją czapkę z autografem. Mike Tyson, bestia ringu i legenda sportu, bokser uwielbia dwie polityczne postacie, które ponoć go inspirują. Jedna to Mao Zedong, chiński komunista. Tyson zafascynował się Mao na początku lat 90., odsiadując wyrok za gwałt. Po lekturze wybranych dzieł przewodniczącego wytatuował sobie jego podobiznę na prawym ramieniu. Stojąc przed szczątkami przewodniczącego Mao poczułem się maleńki, wyznał podczas jednej ze swoich wizyt w Chinach. Podobiznę Mao Tyson sobie wytatuował, tak jak wspominałem, tak samo jak drugiego idola, Che Guevara, kubańskiego rewolucjonistę. Mike Tyson stwierdził, że z wyglądu był cipką, lecz był nieustępliwy i intensywny. Budził różne skojarzenia. Rewolucjonista, morderca, mięczak, twardziel i właśnie to jest w nim wyjątkowe. Muhammad Ali. Zdobył złoty medal podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Rzymie Później osiągnął wielką sławę Jako bokser zawodowy Jako jedyny pięściarz w historii Trzykrotnie zdobył tytuł Mistrza Świata Wszechwag I skutecznie bronił go 19 razy Stoczył 61 walk Z czego wygrał 56 pojedynków Uważany za jednego z najlepszych pięściarza Także najważniejszych sportowców XX wieku Przeszedł na Islam i znany był ze swoich poglądów antywojennych Które wielokrotnie demonstrował

And hollering about we in love and you emotionally in love and physically, but really they're not happy because she's gonna hear some Puerto Rican music, he's gonna hear some Chinese music, and they're gonna be <laughs> clashing all the time. My own. I love my people. That's, I don't hate nobody. I don't see no black and white couples in England or America walking around proud holding their children. It's too okay. short for me to be raised catching hell for something like that. I'd rather go and be my own. I have a beautiful daughter, beautiful wife. They look like me. We're all happy, and I don't have no trouble. And, <laughs> I don't have no tr a lot of Catholics don't want to marry number Catholics. They want the religion to be stay the same. Who want to spot up yourself and kill your race?